chociaż mistrz. To miły dom na zimny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa, znajoma od kołyski. Ojczyzna to wystawa, to nasze młode serce. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawy, o latach zaczonych widzą, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam na tym umiesz, skąd czerwień i wiersz sztandaru. Niech ludzie żyją w dumie, że taki wydał ich naród. Piękny świat, a serce tęskni.
sprawdziały z historii? A co się stało? Pani zachorowała? Nie, nasza pani nigdy nie choruje. Była uroczysta akademia. Moi byliśmy tak odświetnie ubrani. Nasze białe koszule lśniły po rannym majowym słońce, a czerwone spodnie dodawały powagi sportowi. A z jakiej okazji była ta akademia? Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja? To takie trudne słowo. Co ono znaczy? Konstytucja to zbiór praw i obowiązków ludzi, którzy mieszkają na terenie danego kraju. Każdy z państwa ma swoją własną konstytucję. A czy wiecie, który kraj w Europie jako pierwszy uchwalił konstytucję? Pewnie Francja albo Rosja. Nie, tym państwem była właśnie Polska. Francja uchwaliła konstytucję kilka miesięcy później. Ale wiesz, który kraj jako pierwszy uchwalił konstytucję na świecie? To Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone pierwsze na świecie, a Polska w Europie, tak? Tak. Dlaczego Rosjanie mają bez konstytucji? Obchodzi się nawet dzisiaj, a o ich rodzicach pan też niewiele się o nich mówi. Uchwalenie konstytucji miało miejsce w bardzo ważnym dla Polaków okresie. Zapewne wiecie, co to były zabory. Pewnie, inne kraje zabrały nasze ziemię. Masz rację, działo się to za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Polska była po pierwszym rozbiorze. To było ich tak, 3. Polakom było źle, panowie panowała bieda, rządzili obcy. Znalazło się kilku patriotów, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące im niebezpieczeństwo utraty wolności. Byli to Stanisław Staszczyk, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Józef Wybicki, król Stanisław Kapus. Zasiedli oni na sali obrad, ale wielokrotnie między nimi dochodziło do sprzeczek. Zwolenników konstytucji było 110, a 72 przeciwników. To Polacy pogodzili się? Tak, polscy patrioci pogodzili się i uchwalili. Było to 3 maja 1791 roku. Mówisz polscy patrioci. Co to za ludzie? Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, który troszczy się o jej dobro. A co uchwalili? Zwiększyła się liczba wojska. Za religię panującą została uznana religia rzymskokatolicka. Konstytucja brała pod opiekę prawa, znosiła liberum veto i wolną elekcję, czyli odtąd tron Polski stał się dziedziczny. No tak, liberum veto, znowu trudne słowo. To możesz mi je wytłumaczyć? Owszem, był Sejm. Co to jest Sejm? To chyba wiesz. Jego obrad można oglądać w telewizji. W tamtych czasach poseł, który nie zgadzał się z zdaniem innych, wołał liberum veto, co znaczyło wolne nie pozwala. Zrywał obrady Sejmu, unieważniając podjęte na nich uchwały. Dzięki konstytucji uchwały sejmowe zapadały większością głosów. Co z tego? Przecież i tak później obcy zabrali Polski, nie mieli Polski i wolna mapy świata. To prawda, ale dzięki Polska weszła na drogę postępu i lepiej. Polacy sami znaleźli siłę do wydobycia krajów upadku. Czyliśmy się utracić krajów obywatela. To było bardzo ważne. Chyba już rozumiem, dlaczego dzisiaj w szkole było uroczyście odświętnie. Musimy przecież wiedzieć o tym ważnym dniu historii naszego kraju. Witaj,
i trzeba wznieść ołtarza. Za jasny wspomnień kwiat, który rocznie niesie w prawie, zmieniony prawie dla was. Święto przeszłości, święto dla nas, bo nas nie spoli w dół. Czcicie będziemy po pierwszy czas. Tak nam do kogo zmów. Pięknie żyć.
trzeciej B i naszemu szkolnemu chórowi za to, że tak pięknie i wzruszająco wprowadziliście nas w temat świąteczny, bo przed nami wielkie święto, a wy opowiedzieliście nam, dlaczego będziemy świętować, a tymi pięknymi życzeniami na koniec, żeby pięknie żyć, złożyliście właśnie życzenia naszej ojczyźnie. Serdecznie wam dziękuję za to zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości, za to, że dołożyliście wszelkich starań, aby ona była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Super, świetnie. Słuchajcie, myślę, że mam tutaj wydział szkoły aktorskiej w Wielkowicach Starych i szkoły wokalnej. Świetnie. Jeszcze raz brawa. Słuchajcie, dawajcie sobie brawa.